Yo, 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 z tej strony Buzer. Dzisiaj mam dla was fajną niespodziankę. Gra od twórców Human Heads o nazwie Minimum, czyli strzelanie się klockami. Fajna gra, udało mi się rozegrać już jedną rundę. Dobrze się strzela, tam nie mam żadnych zastrzeżeń, miła grafika. No i co najważniejsze, bardzo dobrze mi chodzi, mimo tam, że nie mam najlepszego sprzętu. No więc przyjrzyjmy się głównemu interfejsowi może. Jak widać tutaj, no według mnie jest wszystko widoczne, przynajmniej dla mnie. Mamy tutaj play now, home, loadouty, workshopy, tam jakieś craftingi, to na mnie można. Opcje, no i quit game. Tutaj jest w opcjach. W opcjach tam nic specjalnego nie ma. Raczej dobrze słychać, nic nie będę zmieniać. Tutaj mamy ikonkę, swój profil. Gra jest na Steama, więc można normalnie sobie fajnie pograć ze znajomymi, tam bez przeszkód. Jedyny minus to taki, że gra jest tylko na weekend, ale udało mi się tego keja ściągnąć. No, chciałem to pograć jeszcze trochę dłużej, no ale niestety nie pozwolili na dłużej niż na weekend. No, ale dobra. Mamy, tutaj mamy surowce, które się odzyskuje po grze. Tak jak już mówiłem, jedną rundę rozegrałem. Udało mi się tam trochę zebrać i tak, to sobie coś tam znaczy surowców, to będzie się tam potem sobie zrobiłem. I od razu jeszcze mówię, że przy okazji dostałem 15 jakichś tam specjalnych punktów. Tam w craftingu tu jest. O, możemy tak zwany schemat kupić za ten jeden punkt. Ja miałem 15, czyli mogę pewnie sobie kupić wszystkie, ale już kurde, nagrywam to chyba piąty raz, bo za każdym razem mi to się coś bugowało i wywalało mi z gry, dlatego na razie nic nie będę robił. Rozegram jedną rundę i wtedy wam pokażę. Mamy loadouty, jak widać można sobie tutaj fajnie prawie zmieniać. Mamy karabinek, mamy shotguna, mamy snajperę, no i ja moją ulubione miecze. Ja sobie zrobiłem giant killera, taki bydlak. No i w sumie najfajniejszą rzeczą dla mnie jest to, że po zabójstwach te broni się upgrade'ują. Jak widzicie, jest 5 poziomów. Tu jeszcze jakieś modyfikacje, ale tam pewnie na razie to chyba na razie jest zablokowane. O, widzicie. No tak samo jest z karabinkami. Też się upgrade'ują, co jest na serio super. Ale dobra. Device, no to mamy tu jeszcze frag grenade, minigun tereta, no to tam nic specjalnego. Ja tam będę pewnie i tak z kosy biegał, dlatego odpalmy już grę. Mamy 3 tryby, ale niestety panowie udostępnili chyba tylko jeden, tak zwany Tytan, gdzie dwie drużyny zbierają surowce, żeby ożywić swojego Tytana, które potem idą na siebie i no, walczą ze sobą. Ten, który wygrywa, to puszuje dalej. Mniej więcej chodzi o to, że ten Tytan idzie przez środek mapy i rozwala mury przeciwnika, które tam się pojawiają na drodze. No i musi dojść do centrum tam jego bazy. Coś w stylu takiego Nexusa w LoLu, że tak porównam. I wtedy on go rozwala i pół, koniec gry. Dobra. Jest, działa normalnie. Na szczęście. Mapa jest fajna. Bardzo ładna grafika jest. O, tu widzicie, nasz Tytan wstaje. Inni gracze. Lewym przyciskiem strzelamy, prawym przyciskiem drugi tam tryb strzelania. Titans activated. O, i lecą Tytany na siebie. W sumie nie lubię za nim biegać, ale teraz pobiegnę. Można nawet kucać. Nie wiem, czy tutaj jest potrzebne. Ale dobra. Dajcie mi jakiś cel. O, gdzie on pobiegł? Co jest? Aha. No dobra.
No. Fail. Zobacz, mam nadzieję, że tam teraz będzie normalnie. Jestem normalnie. Mam nadzieję, że tam teraz nic się nie zepsuje. Blueprints. O! Mam jeszcze armory. Ale co? O! O, nie zdążyłem przeczytać. Co jest, kurde? O. No, spoko. Trafiliśmy na jakąś chyba rozgrywkę, która się dopiero zaczyna. Te się pisze jak w połowie grach. Hi. O, widzicie, graficzka bardzo ładna, fajna mapa. Wszystko zbudowane z takich jakby to, no nie wiem, pseudo sześcianów. W każdym razie takie bryły obrotowe. Co mi się bardzo podoba, taki kanciaty klimat. W sumie pierwszy raz mam styczność z taką strzelanką, zawsze to jakieś Call of Duty, Battlefieldy. A tutaj miła odmiana. Myślałem, że zawsze bardziej wolałem jakoś pierwszoosobowe strzelanki, jednak tutaj... No tutaj jest coś nowego, innowacja taka, że no na serio fajnie się strzela. Jeszcze próbowałem swoich sił w loadoucie, ale jednak, no nie wiem, nie przekonała mnie ta gra jakoś. Nie miała tego czegoś. Była jakaś taka biedna, kurde. No i ile tu się ładuje? O. Tak jak już wspominałem, gra bardzo dobrze, chodzi na nie najlepszych komputerach, więc można śmiało ściągać. Dobra, jedziemy. O, teraz jestem po drugiej stronie. Dobra. O, już tam kogoś widziałem. Biorę katany. Jak mnie goni? O, dwóch! A nie, to tower. Kurde. No, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, lecę z tytanem. O, dzień dobry. Gdzie mój team? Dychaj. O kurde, snajpa. Dobra, zobaczmy. Od tyłu go spróbuję wziąć. O! Kurde no. Masakra. Nie najlepsza taka tanka. Kurde, czemu jestem sam? The enemy has destroyed on Titan. Nie fajnie, nie fajnie. No super, gramy jeden na jednego. O. Dzisiaj te tytany muszą rozwalać takie ściany, które się pojawiają. Ło! No nie mogę. Kurde, ale czemu jesteśmy sami? Trochę szkoda. Wezmę, wyjdę, może po prostu, kurde, dołączę do nowej rozgrywki. Na szczęście szybko znajduję. Już prawie 24% progresu tam za jedną grę.
Widać, nie ma jakoś super dużo do zaoferowania na początek. Ale jednak ma to coś, co przyciąga uwagę. Przynajmniej moją. No, poczekajmy, aż znajdzie tą grę, bo... O, sobie zjem cukierka, kurde. O, znalazła. Golden Creep detected. Golden Creep. O, no i to rozumiem. The enemy has energized their titan. O, tutaj wam jeszcze pokażę. Właśnie funkcja takich creepów. Jak znajdę. O. Zabijamy te maluchy. I tym samym sposobem zbieramy jakieś tam rzeczy z nich wypadające, jakieś surowce, które ładują naszego tytana. No chodź. Jest, zabity, jaki pojedynek. O. Mam troszkę lepszy miecz. Prawym przyciskiem mam takiego dasza fajnego. No chodźcie. O! Już myślałem, że mi się zablokował. O! Enemy sighted. Jest, dobra. Z pomocą mojego kumpla z drużyny. Ale zabity. O! O nie, myślałem. Dobra, tytany ruszyły. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, fajne skoki. O, tam ktoś się kręci. O, kurde! Jaki dopakowany, na hita mnie wziął prawie. O, ten gościu ma zbroję. Poszedł. No bez jaj. Ból, grubo. Dychaj. Tałerzy. O, wejdę na jakąś pozycję snajperską. Zdychaj. Cóż za obrażenia. Jak z buta wziął! Nie no, ale ogólnie animacje tych wybuchów i tak dalej są na serio dobre. O kurde, znowu ten sam typ mnie zabił. O, no i koniec. Się nagrałem. O! O, nie pokazał w filmiku. A wcześniej miałem filmik. No, postaram się o kolejną mapę od nowa rozegrać, jeżeli miejsce na dysku będzie mi na to pozwalało. No, Canyon, odpalaj. Spoko melodyjka jest ogólnie. 4:2. Uczciwie. Hi. Bądźmy mili i się przywitajmy. No, co jest. Dobra, 4:2, no dziwnie.
Ale ogólnie gra się 5 na 5 i wydaje mi się, że jest spoko, ale mogłoby chociaż być tak po 6. Po 6 wydaje mi się, że już by było bardzo dobrze. Ruscy atakują. Come on. Hop, 3 hity i do widzenia. Sherlocka mam w teamie. GG. Kurde. Jak się tłuką. A to kto? Przeciwnik, kurde. Transformery normalnie. Poszło. Zbieramy surowce. O, już widziałem jakiegoś tam asasina. No chodź, no chodź. Raz, dwa, trzy i nara. Jakieś elektryczne ostrze mi się włączyło. Ciekawe czy mogę... A nie. Było napisane w podpowiedzi, że tylko tytan może ścianę rozwalać. No ale efekty tej sypiącej się ściany są na serio zawaliste. Podobają mi się. Robi wrażenie. Weź z buta, weź z buta, proszę. Uuu, jak z bara wziął. Dobre. Dobre, dobre. No ale dobra, gdzie są przeciwnicy? Nie ma przeciwników, ja tu się cieszę, a tutaj nie ma nikogo. Ja nie mogę, co ci ludzie robią? No, surowce sobie zbieram. O, towery poniszczę. Tak, tak. No nie mogę wskoczyć, kurczę. O, gnoimy tytana. Ale ten tytan jest fajniejszy, bo z buta bierze ściany. Ale ten za to lepiej wygląda. O, kurde. Szkoda, no szkoda, że nie mogłem wam pokazać jakiejś fajnej rozgrywki. Ale w sumie większość co można było zobaczyć to chyba zobaczyliście. Co? Zniszczyli nam go? Jaka zwała. O. Dobra. Farma, farma. Gdzie te creepy? Siedzą. No chodź, nie uciekaj. No. Nie ma co tam się ganiać. Golden Creep detected. Golden Creep? O, jesteś mój. Mój. No kurde. Jest. O, jak widzicie w lewym, tam na górze pokazują się punkciki, które tam boostują naszego tytana. O kurde. Winda.
No nie, no, no bez sens, kurwa. Nie ma co tutaj dłużej pokazywać, mi się wydaje, bo i tak, kurde. Albo dobra. Jak już się aktywował, to niech przejdzie i niech zniszczy. Chodź, tytanie. O. Ciekawe, czy swojego tytana można niszczyć. Chyba nie. Gin! Umrzyj! O, szedł! Szybko! O, jest ktoś! No! Dobrze. Dobrze, łączą się ludzie. Na koniec. Assassination incoming. No chodź. Kurde, nie zdążyłem go złapać. Jaki fart. Screena tych. Boom. Jak zniszczył. Ładnie, ładnie. No i to by było na tyle, no. Dostałem jakieś tutaj... O, za skończenie rundy dostałem materiały, dobrze. Jest okej. GG. Teraz mam materiały. Mogę chyba wam pokazać. Nie, nie pokażę, bo mnie nie stać. Bida, bida. Czyli się przeliczyłem. Żadnego z tych materiałów nie mam. Masakra. No nic, no. O, pokazałem wam chyba tyle, ile mogłem pokazać. Więcej już nie będzie. Tutaj jeszcze tam jakieś zbroje są. Nie wiem, jakie się robi w ogóle, ale... Wyglądają fajnie. Każdy widzę element zbroi tutaj coś tam polepsza. Polepsza, ale zarazem... Co jest kosztem czegoś chyba na szczęście. A nie, nie tylko. Ale pewnie fajne są te zbroje. Będę musiał kiedyś przetestować. No, w takim... To tym oto... Na tym już chyba kończymy. Się z wami żegnam. Mówił do was Buzer. Na razie. Cześć.